No dzień dobry moi drodzy, bonjour! Krzysiek z tej strony na kanale Laz Rower. Dzisiaj w wydaniu pieszym, ale odcinek będzie zdecydowanie o zabawieniu sportowym. Jest niedziela, 8 czerwca, dzień przed wyborami do Europarlamentu. Trudne słowo. Ale zanim to się odbędzie, spokojna sobota, nieco pochmurna na lazurowym wybrzeżu, ale bardzo, bardzo ciepła. W końcu wygląda na to, że wiosna się ustabilizowała tuż przed swoim końcem właściwie, natomiast ciepełko już jest, jest też ciepłe, no może jeszcze nie jakieś super ciepłe morze, ale kąpiących się zdecydowanie więcej niż chociażby 2 tygodnie temu. Ja już osobiście też pływałem nieraz, może nie jest to jeszcze temperatura wody na takie moczenie się intensywne i długie, ale spokojnie można sobie wejść i popływać. A dzisiaj spotykamy się na promenadzie Anglików, żeby zakomunikować po pierwsze pojawienie się piasku na nicejskiej plaży, chociaż no nie służy on turystom, bardziej służy on amatorom sportu, a dokładnie siatkówki. Tutaj cyklicznie budowane jest na sezon letni, usypywane jest boisko do siatkówki, a właściwie dwa, gdzie dzisiaj odbywają się jakieś lokalne zawody. Tak, nicejskie zawody, nicejska federacja siatkówki Nice Volleyball FR organizuje tutaj zawody. Widzę, że grają pary mieszane. Nie wiem, jaki jest tutaj etap tego finału i tych rozgrywek. Natomiast wiem już, bo jest godzina 17, że dzisiaj dobre akurat wiadomości dla fanów polskiego sportu. Otóż Iga Świątek zdobyła Rolanda Garrosa po raz trzeci z rzędu bodajże, co jest niebywałym osiągnięciem, trzeba przyznać, i z tego miejsca gratuluję. Natomiast w siatkówce plażowej jeszcze takich sukcesów nie odnosimy, ale może tutaj któryś z Was będzie sobie praktykować. I także w tej dyscyplinie będzie nam się wiodło coraz lepiej. Natomiast pójdziemy sobie teraz do głównego bohatera dzisiejszego odcinka. No, nie ukrywam, czy nie da się ukryć, co tutaj mnie przywiodło. Jest końcówka tego wydarzenia, ponieważ dzisiaj nie mogłem zacząć dnia od niego, ponieważ bardzo dobrze się stało. Mieliśmy debiutancką wycieczkę drugiej wizyty moich gości z Rumi, którzy w zeszłym roku byli na majówkę, a teraz przyjechali na czerwcówkę zwiedzić sobie jeszcze miejsca rowerowe, których nie widzieli. Dzisiaj zrobiliśmy około 100 kilometrów. No i nie pojawiliśmy się tutaj, ponieważ wybraliśmy właśnie naszą wycieczkę indywidualną. A pojawiamy się tutaj teraz. Ja pojawiam się z kamerą. Goście oglądali akurat. Pozdrawiam tutaj moich rowerzystów Tomka i Janie, natomiast dzisiaj widzimy się na końcówce wydarzenia związanego oczywiście z Tour de France, czyli z pierwszym w historii zakończeniem wyścigu Tour de France poza Paryżem, co jest oczywiście dla Nicei ogromnym, ogromnym wydarzeniem. I teraz pójdziemy sobie jeszcze obowiązkowa kontrola plecaka. Z powodu bezpieczeństwa ja wnoszę tylko wodę i Coca-Colę. Natomiast patrzcie, tutaj ten event no, ma służyć, wydaje mi się, promowaniu tego wydarzenia kolarskiego wśród ludzi, którzy może jeszcze o nim nie wiedzą, a jak wiemy, jest ich całkiem sporo. Już o tym komunikowałem, mówiłem, cóż to za rowery wpięte w trenażer? Rowery górskie z amortyzacją? Dziwne, dziwny narazek. No nic, jest jeszcze, a ten golf ma w ogóle takie motywy kolarskie. No tak, Col de Galibier, Col de Tourmalet, Alpe d'Huez, koszulki kolarskie, tam gra się między bidonami, a tam się gra między obręczami rowerowymi. No, dużo osób jeszcze o tym nie wie, mimo że ten event jest komunikowany bardzo rozlegle tutaj w całej Nicei. Właściwie żółty kolor dominuje, bo jak już mówiłem i wiecie pewnie wiele razy, żółty kolor to jest kolor lidera Tour de France, czyli tak zwanej właśnie żółtej koszulki. Lider zawsze prowadzący w wyścigu jedzie w tak zwanej maillot jaune, czyli w żółtej koszulce, i to jest właśnie kolor oficjalny tego wydarzenia. Rano o godzinie 8.30 była taka pojazdówka
pojazdówka dla wszystkich kolarzy amatorów. Akurat mijałem ich, jak jechałem sobie na naszą wycieczkę. Ludzi, jak widać, bardzo dużo. To jest bardzo dobrze, bardzo dobre, bo no, trzeba znowu promować rowery i ogólnie ruch wśród młodzieży, ponieważ zainteresowanie sportem amatorskim, według wszelkich moich informacji, niestety spada wśród młodzieży, która rusza się raczej w mniejszym zakresie, głównie kciukami i oczami, mając przed sobą ekrany. Natomiast warto tą ruchliwość dziecięcą jak najdłużej zachować i przedłużyć, ponieważ ona później niestety z czasem maleje, obym się mylił w tym przypadku. Natomiast są różne stoiska promujące wyścig, mówiące o tym, jak on będzie przebiegał. Strefa poczęstunku już pusta, bonjour. Elle magnifique. Merci, c'est gratuit. O, merci beaucoup. No widzicie, dostałem teraz taki nawet plakat z Tour de France. O, jaki to jest piękny, piękna pamiątka. Za darmo, także zaraz sobie zrobię selfie z nim. O, będzie na okładkę może YouTube'ową. Tak. Także ja już swoje pierwsze trofeum mam. Jest historia wyścigu, który ma już ponad 100 lat. Bodajże odbędzie się jego 103. albo 104. edycja. Tak to wygląda. Bonjour. Nicea też promuje siebie jako miasto przyjazne cyklistom oczywiście, no bo takie jest. Dzieje się bardzo dużo w temacie rowerów. Powstają nowe ścieżki rowerowe. Miasto, jak już wiele razy mówiłem, otwiera się na turystów rowerowych i ogólnie otwiera się na człowieka, bo wcześniej było takim miastem raczej no, przystosowanym dla ruchu samochodowego. Natomiast obecnie wobec dużego zatłoczenia na jezdniach no i ogólnie panujących trendów będzie się ten ruch trochę ograniczało, przynajmniej w strefach pieszych. Te figurki znacie już na przykład z Góry Kawiarni, w Górze Kalwarii. Kolarze, o, to jest właśnie ta żółta koszulka, o której wspominałem. Żółta koszulka, koszulka w grochy, też to jest lidera klasyfikacji górskiej, to jest lidera klasyfikacji młodzieżowej, a to już są poszczególne teamy. No i takie koło kręcone z kolarzami. Też pamiętam, że w Górze Kalwarii się znajduje kawiarnia. Pójdziemy sobie jeszcze zobaczyć, a to chyba już koniec. Cóż tu jest jeszcze? Tu można się przejechać na rowerze, można sobie oczywiście loda strzelić i można przeprowadzić jakiś wyścig elektryczny. O, bakalie. Pozdrawiam pana Orzecha z tego miejsca. O, można sobie coś skubnąć. Aha. To są te takie batoniki. Energetyczne, naturalne snaki. Lody już są mniej naturalne, a tutaj można... Aha, wiem, o co tu chodzi. Patrzcie, jaka fajna. Każdy rower jest w innym kolorze. Czerwony, zielony, żółty i biały. I ma to swoje odzwierciedlenie w tych tutaj kolarzach. No i zapewne jest to sprzężone w ten sposób. Aparatura na to wskazuje, że normalnie wsiadamy, kręcimy co sił. No i tutaj na żywo widać, jak pojawia się, jak porusza się poszczególny kolarz. Super w ogóle dyscyplina. Szkoda, że nie widzę w akcji. Może zaraz ktoś się zdecyduje na to tutaj, na to wydarzenie. Reparation de vélo domicile Cyclab 06 to znam. No i na tym kończymy właściwie swój pobyt. Także przejdziemy się jeszcze raz. Super wydarzenie promujące sport, promujące właśnie... O, teraz zobaczymy sobie, jak to się odbywa. Znaleźli się chętni. Tu jest jeszcze promocja przepłynięcia się łódką, jedną z kolorowych łódek w porcie. Trwają gorączkowe przygotowania. Ale zi, o! Ten świeczny. Tu jakiś falstart nastąpił. Pan obsługuje aparaturę.
typa. They're going all by themselves. Aha, oni nawet jedną nogą pedałują. Chyba teraz po prostu z tego powodu, że nastąpił falstart, to będzie... oni muszą chyba dojechać do startu jeszcze raz. Ale zacięty wyścig. Tak, dojechali do startu. Teraz sobie... Kuki. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 2. Voilà, c'est parti. Green one is on the lead. Yeah, dobrze, 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 dobrze. Patrz, jak się pan przekłada, no. No. Ja już dzisiaj swoje pojeździłem. Pan ma za nisko siodełko zdecydowanie. Dobrze, dobrze, ale, 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 ale! Yeah! Brawo! Żółty jakiś pijany chyba. Brawo! Kurde, no dobrze, to było fajne. Super wydarzenie, słuchajcie, no wyszedł mi film bez cięcia. Tak jak lubię, będzie łatwy w wrzuceniu i bez montażu. Ja mam swój plakat, zobaczyłem jak to wygląda. Teraz jeszcze ponagrywam troszkę na Instagram, żeby było dla moich instagramowych followersów. Także ten rok pływa pod wpływ, pod... przepraszam, jakoś niewyspany jestem. Sportowy to będzie rok. Za chwilę Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, mecz Polska-Francja. No a największe wydarzenia to oczywiście Tour de France i olimpiada, moi drodzy. Olimpiada, która tutaj w Nicei od 20 bodajże 6 lipca będzie polegała na rozgrywaniu meczy piłkarskich na lokalnej arenie Allianz Riviera się nazywa. O, Allianz Riviera. 13 minut, algorytmy to lubią, ja już swój plakacik mam, także dziękuję. Bardzo mi miło było gościć na końcówce tego wydarzenia. Zapraszamy się na finałowy wyścig, gdzie wziął udział 3 kolarzy, a wygrał kolarz w koszulce zielonej. Przypomnę, lidera klasyfikacji młodzieżowej. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale dawno nie oglądałem Tour de France. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To byłem ja, Krzysiek, na kanale Lazrower z Nicei. Zapraszam na odwiedziny, wycieczki rowerowe, samochodowe, piesze i wszelkiej innej maści. A bientôt, bizu, bizu. Ciao, ciao.